przesadzajmy. Natomiast tylko do roku 012. Teraz już przechodząc do informacji, które w słowach przekazu przygotowałam jako wypełnienie dzisiejszego słowa przygotowującego, mam nadzieję, troszeczkę Państwa, którzy jeszcze mieli wahania, czy się wybrać, czy nie wybrać na spotkanie z łączniczką, chcę przywołać słowa anioła przemiany. Państwo nazywacie go aniołem śmierci, śmiercią. Właściwie bardziej on woli to pierwsze imię, ponieważ jego zadanie jest o wiele bardziej szerokie i ciekawsze aniżeli w interpretacji istot ziemskich. Więc owa istota duchowa w tym roku szykuje się do zabrania ogromu ziemskich dusz, do odprowadzenia do świata duchowego. I wolę, aby słowa przekazu zamieszczone w książce Jana van Helsinga same przypomniały i uprzytomniły Państwu, na czym to ma polegać. I tak, przejdziemy sobie, proszę Państwa, do pytania, kiedy autor książki zwraca się z pytaniem do anioła śmierci, anioła przemiany, czy na przykład kiedy przychodzi powódź, czy wojna, czy owa śmierć, owy anioł jest zobowiązany do jakiejś dodatkowej pracy, jak to wygląda w wymiarach wyższych. I odpowiedź. Już Ci mówiłem. Ziemia przechodzi na wyższy poziom. To jest nieuniknione. Taka zmiana wiąże się z wojnami i katastrofami naturalnymi. Samo wydarzenie nie jest tak istotne nawet wówczas, gdy jest to trzęsienie ziemi o nieznanych dotąd rozmiarach. Dla mnie znaczenie ma jedyne, czy człowiek o numerze X dokładnie o danym czasie i w danym miejscu spotka się ze mną, czy też nie. Dla duszy, na którą przyszedł czas, nie ma znaczenia, kto spowodował falę. Faktem jest, że człowiek zgodnie z prawem rezonansu udaje się tam, gdzie spotkać go ma śmierć, czyli ofiara szuka sprawcy. Poruszenia ziemi, na przykład wybuchy wulkanów, mają miejsce od wielu tysięcy lat. Na początku istnienia tej planety nie są więc czymś niezwykłym. Ziemia teraz przechodzi przez proces, który określacie jako wzrost częstotliwości. A to zmusza Ziemię, zgodnie z naturą, do zmian i dokonania dalszego rozwoju na poziomie każdym. Politycznym, ekonomicznym, religijnym, jak i geologicznym. Oczywiście ludzie, którzy zostali powołani w takim momencie oraz rodziny tych, którzy przechodzą do subtelniejszych światów, przeżyją cierpienie. Nie będą wiedzieć, dlaczego tak się stało, że czeka na nich rodzina dusz. Takie cierpienie nie wynika jednak z samej śmierci, lecz z braku zrozumienia u ludzi. Oni nie wiedzą, czym jest życie, jakie ma ono znaczenie. Nie wiedzą też, czym jest śmierć. Wkrótce wiele płomyków zgaśnie, ja przekażę je aniołom stróżom. Nie zmniejszy to jednak cierpienia ich bliskich. Same dusze natomiast wiedzą, gdy wybierają ciało, a więc przed narodzinami, bo też uczestniczyły w tym planowaniu życia, że to się wydarzy. Tyle tylko, że po narodzeniu się zapomniały o tym. Dusza nieświadomie szuka miejsca, w którym coś ma się wydarzyć. Wypadek lotniczy, fala powodziowa. Ludzie tego nie rozumieją. Chodzi o to, by w danym miejscu i wskutek takiego wydarzenia móc opuścić ciało. Osobiście to dziwi mnie, że o niektórych wydarzeniach, jak na przykład o tsunami w Azji, tak wiele się u Was pisało, a w tym samym prawie czasie, niedawno z dwóch innych miejsc na Ziemi zabrałem o wiele więcej ludzi, o tym jakoś w ogóle się nie pisało. Powinno się też o tym pomyśleć, jakim celom służy to u Was. Człowiekowi, widzisz, trzeba dać coś teraz, co pozwoli mu się usamodzielnić, odpowiadać za samego siebie i rozpoznać, że jeśli czuje, że jeśli jest wrażliwy, wówczas może poczuć ból i otrzymać odpowiedź na pytanie, dlaczego na przykład znalazł się w takiej sytuacji. Obecny stan Ziemi jest jednak inny. Większość ludzi nie chce się poruszać, nie chce się zmieniać, mimo że Ziemia to robi. Jeśli ludzie nie chcą wiedzy, w takim razie wiedza sama do nich przyjdzie i rzuci im wyzwanie. My, moce światła, wyciągamy dobrowolną rękę do ludzi, do dusz, by unieść je w górę. Jeśli nie chcą chwycić tej ręki, to automatycznie pojawia się ta mroczna moc. Ludzie nazywają ją mocą lucyferyczną, która przejmuje za nas tę pracę i zamęcza ludzi tak długo, aż wreszcie pragną spojrzeć ku światłu. Bo
wciąż jeszcze, jeśli tego nie chcą, to owa moc na dobre się do nich zabiera, to wolna wola ludzi czy też dusz. Wiele ludzi nie chce się uczyć i nawet gdyby Bóg stanął przed nimi i przemówił do nich, to też nie chcieliby słuchać. Człowiek, który tak samo się ceni wysoko, który odbywa podróże w kosmos i przekazuje cyfrowo informacje po całej Ziemi, to dziwne, ale u was nie jest w stanie obronić się nawet przed wodą. Nie musi zresztą tego robić, powinien przecież uciec w głąb kraju, tak jak zwierzęta. Zwierzęta natomiast, które w oczach ludzi stoją o stopień niżej, przeżyły z wyjątkiem tych, które ludzie trzymali uwiązane albo zamknięte w domach, w związku z czym nie mogły podążać za swoim instynktem. I tutaj będę działał z pełną moją mocą. Będę bezlitosny w mym działaniu, bo wypełniam swoje zadanie bardzo dokładnie. Dla mnie jest obojętnym, czy zabieram jedną duszę, czy milion, czy miliard. Zabierałem już czasem dusze całych planet, gdy wybuchały lub zderzały się z innymi planety. Tak więc nie za bardzo się przejmuję miliardem ludzi na Ziemi. Arogancja przychodzi wraz z upadkiem. Upadek ludzi będzie miał miejsce, bo ludzkość nie słucha już swego wewnętrznego głosu. Robią to natomiast zwierzęta. Dlatego też mówię ci dziś jako anioł śmierci. Nie będę miał litości dla ludzi i dusz, po które przyjdę, bo każda dusza, jak i każde zwierzę na Ziemi otrzymało znak. A kto nie chce słyszeć i widzieć znaków, ten je poczuje. Widzisz, Janie, przed kilku laty poleciałeś do Ameryki. Twój anioł stróż dał ci znak, że nie powinieneś lecieć. Posłuchałeś go i wybrałeś się innym samolotem. Wtedy trzęsienie ziemi dosięgło innych, ale nie ciebie. I tak właśnie wygląda praca duchowych istot z ludźmi. Dlatego ja, ta zła śmierć, nie ponoszę winy za lot ludzkości. To ludzie sami są sobie winni i w swej niewiedzy albo ignorancji nie chcą dostrzegać spraw duchowych. Dlatego też sami są odpowiedzialni za swój upadek. Jest prawdą, że negatywność w czasach przełomu staje się silniejsza, ale i ona zniknie po czasie. W trakcie przełomu dochodzi do zmian, które powstają poprzez ścieranie się mocy przeciwnych biegunów. To tarcie jest konieczne. Gdy proces zmian na Ziemi dobiegnie końca, wycofają się również mroczne moce, ponieważ zniknie też przyczyna ich istnienia, a Ziemia wtedy przejdzie na wyższy poziom. Widzisz, Janie, tacy ludzie, którzy są nieczuli na znaki, zawsze się mnie bali i wciąż się boją, ponieważ nie wiedzą, że jestem aniołem przemiany, że wykonuję swoją pracę bezbłędnie, we właściwy sposób i przychodzę po tego, którego czas dojrzał. Dusza zawsze wie, kiedy nadchodzi pora, tylko człowiek tego nie wie. Wiele osób nie chce przyjąć odpowiedzialności za swe czyny, a co gorsza za swe myśli, i szuka kogoś, na kogo może zrzucić winę. Ludzie tacy szukają kogoś, kto mógłby być odpowiedzialny za ich los. Oczywiście tylko wtedy, gdy jest on nieprzyjemny. Czują się zaatakowani, gdy konfrontuje się ich z prawdą. Ale tego ani ty, ani ten, który spisuje to, co dyktuje ci o mych działaniach, ani nawet ja sam zmienić nie możemy. Zmiana waszej planety jest w toku. Ludzie będą odchodzić z Ziemi w dramatyczny sposób. Będzie ich tak wielu, że nie będziecie mogli tego zliczyć. Znikną całe państwa. Wasza planeta zdziczała i zeszła z drogi miłości. Zatem czeka was wspólny los. Tacy jak ja będą mieli teraz dużo pracy. Pytaj świata, dokąd zmierza, bo nie daj Boże, prawdę powie. Miast pytać z paciorków pacierzy, ułóż modlitwę za jej zdrowie. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, pobawię z Dominę, pobawię z Dominę, pobawię z Dominę. Zmierzasz, Panie, powadzić do Bidy, powadzić do Bidy, powadzić.
zmierzasz, Panie. A ja to wszystko, co miałam Państwu do powiedzenia. Wieczór dzisiejszy dziękuję pięknie za uwagę. Kłaniam się o cenę, jak zwykle. Pozostawiam Państwu dobranoc. Barbara Chorosza. The preceding program, pół żartem, pół serio, was sponsored by BCN Productions. This is WPNA.